Jesteśmy na żywo? Gotowi jak zawsze, na żywo jak zawsze. Ale wypas. 24 dzień lutego dzisiaj jest. Jest. A nie trzeci. To już prawie ostatni, chciałem powiedzieć. Ostatni luty. 117 Gamecast. Witamy was serdecznie. Po mojej prawej ręce, a lewej stronie waszego monitora Messio Mariusz Grotek. Po mojej przedniej stronie, a waszej prawej ręce Jan Johnny Wyspiański, to runner. Ja. Tak, bardzo pięknie przedstawiliśmy się przed milionami słuchaczy. Tak. 24 lutego, wiesz jaki to jest dzień w kalendarzu? Nie wiem, o czym będziemy mówili. No, ale jaki to jest, bo każdy... O rocznicy? Wczoraj był Światowy Dzień Walki z Depresją, co mnie bardzo zdepresjonowało, ponieważ uważam, że z depresją trzeba walczyć cały rok, a nie tylko 23 lutego. Mhm. I dzisiaj jest też pewna rocznica, ale to nie o tym mowa, ale jest inny dzień, jeżeli chodzi o nietypowe święta. A nie wiem w takim razie. Paweł ci później po audycji pokaże, bo to jest dzień niespodziewanego całusa. O nie! Jak ja miałem... to dziś! Wszystko zepsułeś, teraz już nie możemy się całować. Bo już mi powiedziałeś, teraz będę wiedział. Teraz musimy. Ale wczoraj żart wymyśliłem nawet na ten temat. Dawaj. Znaczy chciałem wstać i... Wymyśliłem, że czekaj. Chciałem powiedzieć, wiesz, jakby w sensie, że wiesz, jaki jest dzisiaj dzień, no. A ty byś powiedział, że nie wiem, nie? Ja bym wtedy wstał i tak powiedział, tak, dzień niespodziewanego całusa. Ale już nie mogę ci go dać, bo już ci powiedziałem, więc się spodziewasz, nie? Teraz musisz... Kurde, zapomniałem o tym. Czekać na dzień powolnego ślimaka i to wiesz... Albo dzień bez majtek. Albo dzień bez majtek. To też uważam, że należy świętować. O, ale zepsułem. Miałem taki dobry gag wymyślony wczoraj, jak no widzisz. A tutaj koniec. A tu koniec, no niestety. I trzeba mówić o gierkę. Ile można. No i właśnie, a co tam w e-sporcie piszczy, Mariusz? Bo ja na przykład znalazłem najrzadsze skóry do LoL'a i ja nie wiem, czy one są najrzadsze. Są najrzadsze i są też najbrzydsze, nomen omen, bo to jest najzabawniejsze, te wszystkie najrzadsze skórki do LoL'a. Tak, z kupą. Tak, to prawda. Szczególnie jak pies zrobi, trzeba podnieść. No właśnie. To tak jest? Trudniej z czekoladą. No, to są skórki takie jak Black Alistar, Silver Kale, Young Rise i parę jeszcze innych rzeczy, które były wydane... W większości w takim preorderowym, jak kupowałeś w preorderze LoL'a, bo to można było kiedyś zrobić, LoL'a się kupowało na płytach w ogóle, na samym początku i to była taka gra, którą trzeba było kupić, no nie? Jestem tak stary, że mam LoL'a jeszcze na dyskietkach. No, tak. No. I to tak, są bardzo stare skórki, bardzo drogie, ciężko je dostać, są okropnie brzydkie i nie wiem nawet, czy, wiesz, kiedyś to był taki flex, nie? Że ludzie widzieli, masz Black Alistara, no to jesteś, wiesz, tutaj grasz od tam, kupiłeś sobie w preorderze, masz King Ramusa, no to w becie jeszcze grałeś, nie? Muszę sprawdzić, czy nie mam King Ramusa. W becie byłeś zarejestrowany? Nie wiem, czy byłem w becie, ale grałem w LoL'a w 16 roku wcześniej. Wiesz, co jest najgorsze tak naprawdę, że mogłeś mieć konto na Stany na przykład zrobione, inne niż to, co masz teraz. A tak! Bo ja tak miałem. Europa i EU East pojawiło się dużo później. I ja ci powiem, bo ja też miałem takie konto i tam miałem jakiegoś UFO Korkiego i parę jeszcze innych rzeczy. Tylko zapomniałem hasła oczywiście do tego konta, nie pamiętam, a na mailu to było na WP. Mail się nazywał Phoenix coś tam. Nie pytajcie dlaczego. Szalony Phoenix M. Tak, bo to były te czasy, wiesz, zakładanie na informatyce pierwszego konta, które na całe życie cię definiowało, nie? Ja zapomniałem hasła, do niego nie ma jak odzyskać go nawet, bo wtedy się nie podawało żadnych numerów. Tak, jesteś człowiekiem, który jako dorosły człowiek ma... Tyle maili, że ja nawet nie jestem w stanie policzyć i nawet w naszym pliku redakcyjnym są twoje dwa. I oba jako imię, nazwisko się nazywają Mariusz Grotek, ale nie będę mówił poniżej maili, bo nie opędzisz się od tłumu fanek ustawionych w kolejce spontanicznego całusa. Ja zrobiłem sobie taki niesamowity trik. Zająłem wszystkie konta na Gmailu, które można wpisać Mariusz Grotek w przeróżne sposoby. Z kropką, bez kropki. Jak napiszesz na maila mgrotek, Mariusz Grotek, z podłogą, bez podłogi, z kropką, wszystko przyjdzie do mnie. Z Indygo. Pozdrawiam pana Mariusza Grotka z Łodzi. Jakby pan chciał kredyt w Valior Banku zamknąć, to trzeba się zgłosić, bo ja dzwoniłem i niestety nie chcą tego udostępnić. Zamknąć nie chcą, ale skaszowali bez problemu. Tak, ale wiem, jaki pan ma kredyt w razie czego, więc dobrze, że pan spłaca terminowo. Dziary da się brać na kredyt, więc możesz śmiało mogę przyjść. Tego pana, tak. Wiesz gdzie. Do Sandy przyjdę. W Węgrzech dają, a to jest, że to usługa zewnętrzna, firma to udostępnia, tak. Więc żony to nie obciąży. Dokładnie tak. No i pojechali z tematem. Widzisz, ile to można zrobić w dzień niespodziewanego całusa miłych rzeczy. I tatuaż tam, gdzie lubisz. Z newsów planszówkowych. Ciekawa rzecz, nie wiem, czy widziałeś, bo GlassCanon Unplugged zrobi Apex Legends planszówkę i chłopaki z tegoż naszego polskiego studia zapowiadają ciekawą mechanikę Battle Royale nową. Jestem pełen
intrygi i jak to oni chcą rozwiązać. No, ja też, bo właśnie Battle Royale wiąże się z tym i całe piękno Fortnite'a, bo o nim będziemy pewnie jakby mówili, jak mówimy o Battle Royale'ach, no bo to się najbardziej z tym kojarzy. Całe piękno gry polega na tym, że jak się wywrócisz w Battle Royale'u na samym początku, to możesz zacząć nową rozgrywkę. No tak. Czy ja chcę siedzieć i oglądać przy planszy, jak ludzie grają w grę, a ja odpadłem? 4 godziny później. Ciekawe właśnie, jak to będzie rozwiązane, bo tu zakładam, że, no nie wiem, będzie jakiś redeployment albo coś, bo to jest taka mechanika, która może być ciężka do zaimplementowania. Jestem bardzo ciekaw pomysłu, który wymyślą. No to wtedy mniej Battle Royale, ale cieszy mnie co innego w tym newsie, że Polska oprócz Doliny Krzemowej na rynku gier komputerowych staje się Doliną Kartonową, Krzemową na rynku gier planszowych. Bo Glasgow Unplugged robi tak duże tytuły, Archoni robią Heroesów, wróbelki ćwierkają, że będzie to dobra gra o przystępnym poziomie, czyli ludzie, którzy mieli gdzieś tam ręce na testerskich egzemplarzach. I to mnie bardzo mocno optymistycznie nastraja. Jeżeli Glasgow na niej jeszcze wyjdą z zadania, jakim jest to twój, Apex Legends. Twój chyba. Ja jestem głuchy, ja nie wiem, czy to za oknem, czy to w laptopach. To w laptopach. Nie zadawaj pytań, co ty wie, ale te mikrofony raczej tego nie powinny zbierać. To będzie grubo, więc czekam z utęsknieniem. Widziałem jakieś tam pojedyncze filmiki z rzeczy, którymi się wam chwaliliśmy na naszym TikToku. Kto jeszcze nie followuje, to niech to zrobi teraz. A teraz dajemy łapeczkę w górę, lajeczkę i wszystkie bebek na dole. Gówno, nie ma żadnych bebek, po prostu wejdźcie, wpiszcie audycja Gamecast na TikToku. To nie jest trudne. To jest 51 stan i tam dowiecie się z tego krótkiego TikToka z moją mordą i reżyserią Mariusza, że jest to bardzo bogate wydawnictwo. Tak. I się czytam o bardzo fajne opowiadania na nienormalnym Białymstoku, fanpage'u, nie powiem jakie, bo kto chce, to sobie przeczyta, polecam. Autor naprawdę zrobił kawał roboty. Dlaczego o tym mówię? Bo od środy się zabierałem do przeczytania opowiadań, które są w 51 stanie, bo postawili poprzeczkę wydawniczą bardzo wysoko. W środku jest też tomik opowiadań ze świata Neurosimy. No to jest fajna rzecz ogólnie. Super sprawa. Zobaczcie na naszym TikToku, jak dużo dzieje się w tym pudle. Bo wow. Grając w Neuroshima można zapomnieć o tym, że to jest duży świat, który też był RPG-iem. Znaczy był zrobiony jako RPG. Tak. Bo jak wiesz, my sobie teraz gramy w Neuroshima i pewnie większość ludzi wie o tym, że to jest Neuroshima. Hex to jest rozgrywka na heksiach, nie? Jasne. Na heksach. Heksiach. Takie małe heksiunie. Heksiuńki. Na heksiuńkach. Ale to jest cała... Wiesz, gra heksiki. Tak, cały wielki świat. Roleplay game, nie? I on jest ogromny, tak? I ciekawie jest zrobiony też. Co robi Mariusz w magicznym rynku? Traci pieniądze. Wszędzie traci. Zbiera karteczki. Powrót do korzeni. Ale mi suchar wyszedł. Zbiera karteczki. Oczywiście dla niekumatych, bo nie wszyscy wiedzą, co robimy po godzinach. Mariusz zjadł nie tylko zęby, bo innych rzeczy nie mogę mówić, bo dzieci oglądają na Magicu. Magic the Gathering. Dlatego teraz rozumiecie ten suchar. Tak. Ten newsik był ode mnie, ja go namierzyłem, a właściwie Matt chyba nawet namierzył jako pierwszy, ale następne 3 newsiki są już od Patrycji. Nie, drugi też jest ode mnie. Ale to też się zdziwiłem, bo mówiliśmy tydzień temu o tym... Tak. Portalconie. W Łodzi? Chyba, nie wiem. W Łodzi chyba. No nieważne, był Portalcon, więc Rebel postanowił, że nie będzie gorszy od Portalu, mimo że to... zupełnie inne rzeczy i robią RebelCon 2023 z okazji swoich 20 urodzin. 22 i 23 kwietnia w hali Gdynia Arena. Szczegółów dowiecie się oczywiście na stronach social media Rebela. I gruby motyw, bo to pokazuje, jak przez te 20 lat Rebel urósł z sklepu internetowego do gier do rangi wydawcy, który robi swój własny kon. No tak. Super sprawa. To bardzo fajne. I teraz następna rzecz, która się pojawi. Czyli gra, która jest pierwsza w rankingach Board Game Geeka w tym roku od już jakiegoś czasu. Brass Birmingham i Brass Lancashire. Jeżeli ktoś słucha z UK, to proszę mnie nie atakować za bardzo złe wymawianie nazwy. Ogłoszono polską wersję i będzie robił ją nomen omen Rebel. Premiera na przełomie 23 i 24 roku. A tam w ogóle ciekawa rzecz się wydarzyła z tym pierwszym miejscem, bo jak wiemy, jak my intensywnie graliśmy, teraz nie gramy intensywnie, w Gloomhaven było cały czas na pierwszym miejscu i gdzieś, nie wiem, Psim Swendem Pandemic wskoczył, gdzieś tam się przebijał. Legacy, bo to jest bardzo dobra gra, się okazuje. Ja nie mówię, że jest zła, tylko no, ciężko to tak jakby pozycjonować na pierwsze miejsce Board Game Geeka. Na pewno oryginalna mechanika.
I w tym samym momencie Brass Birmingham. Mm-hmm. Oczywiście warto wspomnieć w tym momencie, że jak skończyły się egzemplarze angielskiej wersji na polskim rynku, to nastąpiła tokenizacja NFT na rynku Allegro i innych z tych. Wiadomo. Ale wystarczyło poczekać do kiedy? Do końca lutego, żeby dowiedzieć się, że zaraz będziecie mogli kupić polską wersję. A dużo osób czeka również na polską wersję Beyond the Sun wraz z dodatkiem Leaders of New Dawn. Będzie wydana, nie zgadniecie, przez kogo? Przez Rebel. Rebel. Ale zaskoczenie. Rebel u nas będzie po prostu Microsoftem na rynku. Bardzo dobrze. Dobrze, kto jest zebrane w jednym miejscu, przynajmniej nie musimy się martwić o jakość tego wszystkiego. To prawda. Bo tak wydaje trochę Lucky Duck, trochę wydaje Rebel, ktoś tam wydaje trochę... Galacta. Też coś tam wydaje. Galacta, tak. Tylko u nich to zawsze ciach, 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 później się kończy, nie wiadomo, co w tym się dalej dzieje. Niestety. Oglądałeś wczoraj State of Play? Przechodzimy do komputerów elektronicznych na prąd? Włączyłem na 10 minut dosłownie. State of Play, bo to było akurat w momencie wyprowadzenia psa, więc wymyślałem żarty na Gamecasta później. Mariusz patrzy, koka robi kupę, w sensie pies myśli, pocałunek to jest to. Tak. I ja oglądałem całość i przeczytałem parę artykułów wcześniej, które zgadywały, co wielkiego zostanie zapowiedzione i taką nitką wspólną był Metal Gear Solid, który miał być, czy wymieniał w kilku miejscach. I w sumie też liczyłem, może jakiś remaster jedynki, albo rework, albo nie wiem, cokolwiek. No nie było. I trochę się zdziwiłem, bo zdziwiłem się podwójnie. Pierwsze zdziwienie polegało na tym, że nie widziałem nic ogromnego, dużego i grubego, takiego, które by mnie zmiotło z planszy. To było bardziej to negatywne zdziwienie. Natomiast bardziej pozytywne zdziwienie było z PSVR 2, bo noc wcześniej... Po zakończeniu setu grania w Cyberpunka przeglądałem sobie, co jest aktualnie w ofercie na PSVR 2 konkretnie, żeby po zakupieniu kasku nie spotkać się z trzema grami na skrzyż, z czego Horizon Call of the Mountain jedyną do grania. No. I kurde, oferta raz, że jest dosyć szeroka, bo tych gier jest o wiele więcej. Natomiast to, co zapowiedzieli wczoraj, daje jeszcze lepsze nadzieje na solidne tytuły na ten kask. Ja jestem w ogóle... tak zdziwiony tym, jak wyglądają gry na PS2 VR. Ogólnie jestem zdziwiony VR-em, bo jak odpaliśmy sobie Oculusa 2, to byłem zdziwiony, że to ładnie wygląda, bo w mojej głowie VR wciąż jest, wiesz, czymś takim metaversowym bardzo mocno, a rzeczywiście te gierki wyglądają solidnie, a w ogóle te rzeczy wczoraj pokazywane, to jest jakiś kosmos, te strzelanki, które są pokazane, to są gry, które równie dobrze mogłyby być grami normalnymi na konsoli wydane bez gogli żadnych. Tak, ja Mariusz mi obiecał, a jeszcze mi nie pokazał tych rzeczy na VR-ze, których nie mogę obejrzeć na PlayStation. Obiecał. Tifa? Nie. A! Jeszcze nie próbowałem, czy to dom zabrać, właśnie, tak, zobaczcie, tak, jak to wygląda. To, tak, to jest. Obiecanki ja głupiemu staję. I natomiast na pewno, jak już uda mi się nabyć, jeszcze do tego nie przysiadłem, to więcej wam powiemy o PSVR 2, bo po premierze, tak jak jest to też w naszym następnym siku, spotyka się z bardzo dobrymi recenzjami już wcześniej, ale wtedy jeszcze tutaj na naszej kochanej antenie przed milionami słuchaczy mówiliśmy, że a może takie bałuchwalstwo, sponsorowane artykuły, bo ten Oculus, jak się nazywa, Rift 2, co testujesz teraz, to już stawiał wysoko poprzeczkę, a wszyscy recenzenci mówili, że to jeszcze przebija bardziej. Myślę, a kurde, tekst, materiał sponsorowany, hashtag powinno być na początku. Okazuje się z recenzji post factum, że nie. Z tych renderów, które widzieliśmy wczoraj, gdzie nawet na początku tych filmików jest zaznaczone, że pamiętajcie, że to jest screen capture on PSVR, czyli niby gorzej, ale tak jak powiedziałeś, tak, no właśnie, nie ma tego gorzej. I ta gra The Foglands, taka trochę strzelanka, zombiaki, trochę Bioshock, trochę jeszcze karty się pojawiają. A, to, tak, o ta gra, ja w ogóle, to co mówiłem, włączyłem ten filmik i czekałem na VR, nie? I to się okazało, że to jest VR. I właśnie ten Foglands, to jest rzecz, która mówię, mogłaby wyjść dosłownie na konsolę w takim stanie, w jakim jest, była pokazana na filmikach i byłaby super. No i też Journey to Foundation. Mm. I to jeszcze podparte Isakiem Asimowem. Kto wie, co to jest równanie Asimowa i wszystkie rzeczy odnośnie science fiction, cybernetyki, to wie, że jest to gruba rzecz, więc jak biorą takiego twórcę, na którego podstawie i on też publikował masę literatury, były komiksy, to jak odpaliłem tą grę, to mi się to skojarzyło z... Jezu, zapomniałem teraz tytułu. Jak się nazywa ta gra, która przypomina Fallout, ale trochę na wesoło. Przeszedłem ją na PS4, nie 5.
Oh, kurde, no to dzisiaj coś czat mało aktywny, więc mi nie przypomni. Chris zaraz napisze, co to jest. The Outer Worlds. A. Przypomniałem sobie. Oj, co, szybko. No. To mi to przypominało troszeczkę The Outer Worlds, ale still, to co powiedzieliśmy. Nie wygląda jak VR. I teraz aż wiercę się, żeby się przekonać, po założeniu na VR-u jak będzie, bo wiem, że jest zawsze tylko lepiej, jak się założy. I rzecz, której się nie spodziewałem, a dostałem, jak przeglądałem te gry przedwczoraj w nocy, jeszcze przed wczorajszym State of Play, to był tam jakiś taki survival wrzucony. Ja sobie tak patrzę, kind of cheesy, myślę. Ale by się Green Hell nadawał na to. I z racji tego, że cały świat wie, że robimy planszówkę, którą jeżeli chińscy bogowie smoka pozwolą, to dowieziemy wam latem, nie wiem, jak wtedy święto wypada, to wiemy, że Creepy Jary nad czymś intensywnie pracowały, ale nawet nam nie chcieli powiedzieć. A tutaj Benz, PSVR 2. No jest Chimera jeszcze gdzieś tam projekt. Chimera robią, no o tym to już zakomunikowali, no. że to też się dzieje, zespół jest gdzieś tam podzielony pracowo, żeby cały czas rozwijać. Green Hella nie porzucać. Ale kto by się spodziewał, że rozwinięcie na PSVR 2? Wiesz, co mnie zastanowiło w przypadku Green Hella? Oczywiście ucieszyło mnie to, bo to jest chyba najlepszy survival, który mógł trafić na VR i tam to będzie można zbroję zapełnić brązową substancją, podobną do czekolady. Ale zastanawiała mnie inna rzecz. VR jednak musi się borykać z większymi obliczeniami, a Green Hell jest bardzo szczegółowy. Tak, i ma bardzo dużo elementów ruchomych, bo to nie jest, wiesz, zamknięta gra, w której sobie idziesz i strzelasz, tylko wszystko możesz sobie przebudować po swojemu. Więc to jest tak. I jeszcze w ogóle Sony zrobiło tak dobry ruch marketingowy z tym State of Play'em, bo wydali PSVR 2 dwa tygodnie temu, chyba była oficjalna premiera, zaczekali, aż to wszystko się unormuje i ludzie, wiesz, nie będzie kolejek na sprzęt, nie będzie powtórki z PlayStation 5 i dopiero wtedy pokazali te gierki, więc jakby te wszystkie tytuły nie są powiązane z newsami o tym, że nie da się kupić headsetu, albo headset nie działa, albo headset może będzie słaby, może będzie coś tam. Tylko nie, jest dowiedzione to, co mówiłeś. Headsety są dobre, więc pokazujemy wam gry VR-owe, które też są dobre, które wyglądają no naprawdę kosmicznie moim zdaniem i ten przeskok pomiędzy tym VR-em, którym my znamy z opowiadań, bo jeżeli nie masz na co dzień z tym kontaktu, nawet jak masz kontakt z VR-em i wiesz i sobie grasz w to jest zupełnie coś innego, co nie? I gdzieś tam to jest ogromny krok. Żona mnie nabyła w prezencie, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również babcie i mamę, które oglądają Gamecasta, jeżeli jeszcze wytrzymały z nami tyle czasu, bo babci wysłałem SMS-em link do naszej transmisji live i babcia ogląda i teraz babcia powiedziała, żebym też wysłał mamie. No, widzisz, kto tu jest cyberpunkiem? Żeby znowu babcia nie była shortem zaskoczona. Nie ty, zaskoczona. A nie ja. Czym? Shortcem. Że się wszędzie w lodówce zaraz wyskoczysz. Po prostu. Jeżeli chcecie wiedzieć, o czym mówimy, ponownie odsyłamy do naszego TikToka, to tam zobaczycie shortca z... A na YouTube'a nawet też te shortce. A też nawet na YouTube. Ale będzie teraz wszędzie, już teraz listać, oglądajcie. Tak naprawdę. Będziemy z Mariuszem tak zdyscyplinowani, że zrobimy w przyszłym tygodniu też. I co chciałem powiedzieć, Before Your Eyes to jest bardzo fajne, bo to jest zastosowanie technologii tej VR-owej w praktyce. Tak. Bo tam czas idzie do przodu, jak mrugasz oczami. Mhm. Wiadomo, że eye tracking w PSVR 2 jest bardzo mocno wykorzystany i to może być ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy chciałbym na to wydać pieniądze, żeby się w to zagrywać, ale chciałbym to sprawdzić. Jakie muszą być bardzo wycieńczające dla speedrunnerów te wszystkie gry w Before Your Eyes, bo będą wtedy, wiesz, jak w Mechanicznej Pomarańczy sobie musieli przykleić oczy i tak biec i wiesz, nie mrugać i wtedy grę przechodzisz na pierwszym poziomie bez żadnego hita. I kropelki ci ktoś obok zapuszcza. No tak. Albo właśnie mrugać tak, żeby przejść bardzo szybko. I pół, strzelasz w te kadry. To też. Już nie VR, ale PS5, PS4. I co ciekawe, mnie zaskoczyło, że nadal PS4. Tak. Pomimo tego, że teoretycznie problemu z dostępnością konsoli już nie ma, gdzieś nawet na półkach się sklepowych pojawiają konsole do kupienia od ręki, co jest szalonym konceptem, jak się okazuje, w 2023 roku, to rzeczywiście na PS4 dalej wychodzą. Nie zauważyłem w Suicide Squad, czy było PS5 do PS4 i 4, chyba tylko PS5, ale na pewno w Baldur's Gate było PS5 tylko. Mhm. Po kolei pokazali następujące rzeczy. Destiny 2 Lightfall 28, czyli za 4 dni. Kolejny gruby dodatek do cały czas działającej i rozwijającej gry przez Bungie. To jest super gra, która jest niesamowitym combo single playera i multiplayera i bawię się nomen omen w multiplayerowej grze w single playerze dużo lepiej niż bawię się w Harry Potterze teraz na przykład, w single playerze. Opowiedz, jak to ci tam już mówiłem, przygoda z Harry Potterem przebiega. Nie chcę jakby tutaj tego długo przychodzić, ale... Po 2 tygodniach od premiery, gdzie ty byłeś jednym z tych, którzy kupili na premierę. No tak, praktycznie na premierę i rzeczywiście czuję się, jakbym grał w tutorial bardzo długo. Albo miał trochę, wiesz, symulator szkoły i nie miałbym z tym żadnego problemu, gdybym grał w MMO, bo jestem przyzwyczajony do grindowania i robienia takich zadań. A mówię, to jest taka gra, która jest fajna i ma fajny koncept, ale ja ciągle czekam na coś,
coś ma być w tej grze, czekam, o, tu będzie coś fajnego. I przychodzą te momenty różne, które dostaję, ale nigdy nie są czymś takim, co by mnie zadowoliło bardzo mocno. Tak jak mam, mówię, w Elden Ringu, w którego sobie gram i tam przejdę jakiś etap gry, pokonam bossa i czuję, wiesz, o, udało się w końcu, piszę wtedy do Bołtka. Ty, no a jak zrobiłem coś tam, to gdzie teraz iść? Nie piszę tego po to, bo mam poradniki i mogę sobie to sprawdzić. A Bołtka żeby się... ja to zrobiłem w 14 godzinie. No, oczywiście, że to zrobił już dawno temu. I pewnie zrobi to na pierwszym poziomie, bez hita mógłby to pewnie zrobić. Ale no wiesz, mam coś takiego, że czuję jakiś accomplishment, no nie, z gry. Czuję, że coś się wydarzyło w moim życiu dzięki temu, że to zrobiłem, a tutaj przechodzę po prostu grę i mówię, no skipuję większość dialogów teraz nawet, bo są bardzo infantylne. I tyle, no gra jest fajna, ma potencjał, bo fajnie, żeby tam był jakiś multiplayer, żebym po coś czuł, że po coś odbębniam te wszystkie rzeczy. Powiedziałeś takie zdanie, jak ta gra wyszła, że jeżeli jesteś fanem, to takie mocne 8 na 10. I pewnie to tak jeszcze bardziej się utwierdził ten statement na zasadzie, że jeżeli jesteś dużym fanem Harry'ego Pottera, to sobie dodajesz, obstawiam, że gdzieś z plus 2 do tej gry. Spokojnie. Pewnie no. Względem tego, jak cię uważnie słucham od 2 tygodni, to jest mocne 6 na 10 no. Bez Harry'ego Pottera w nawiasie. Tak, to co mówiłem. No jakby to jest dobra gra, ale jeżeli nie interesujesz się Harry'em Potterem, to ta gra będzie forspoken. Mi się ciężko odnieść do grania w cokolwiek, ponieważ jeszcze raz czapka z głowy, Cyberpunk mnie tak pochłonął, że mam porządny RPG, serial, film, praktycznie każdej nocy, jak już znajdę czas, żeby coś tam pograć. I dlatego też tak z tym VR-em się zastanawiam, bo to czekam się rynek uspokoić, żeby można było go tam wziąć i kupić. Ale patrzyłem, raczej jest tak jak mówisz, że jest dosyć duży spokój z tymi zakupami i żeby mieć troszeczkę więcej czasu. I tu jest właśnie fajna rzecz a propos czasu, jak timing oferty, poszerzanie katalogu oferty zrobił PS Plus Extra i Premium. Zauważ, że nie, tak jak Xbox Game Pass, macie pierdyliard gierek, z czego 3 fajne i 5 może. Mhm. I tak, no co z tego, masz całą szafę ciuchów, nic byś nie chciał założyć. A tutaj dają takie rzeczy, że myślisz, ja cię kręcę. I teraz zaczęli od tej Chia, co mnie tam, nie urywa mi żadnego jądra, ale Rainbow Six Extraction, Immortal Phoenix Rising, który mi, pamiętam, w COVID-zie przywodziłeś ze sklepu, Uncharted Legacy of Thieves Collection i Ghostwire Tokyo. I wszystkie gry poza tą Chią, która, no może nie mój typ imprezy, ale ładna gra. To są takie gry, że no kurde, z chęcią wydałbym na nie pieniądze i ograł. No właśnie, tak. I rzeczywiście dobrze to robią, bo to, co mówiłem tydzień temu chyba, wydaje mi się, że bardzo wielu osobom kończy się abonament za chwilę. A, właśnie. Bo ten rozszerzony abonament wchodził jakoś tak, no bo mi się kończy z jakieś 2 miesiące tak, chyba, czy 3, to nie? Od razu po wprowadzeniu to wziąłem. Więc ja nie zdążę tego wszystkiego ograć, bo jeszcze nie zdążyłem ograć tych rzeczy z ekstry. Tam mam parę tytułów, które... I to też ogrywałem niektóre gierki... takie jak Nienioch, a Ghost of Tsushima, że dosłownie pograłem tam 2 godziny i szedłem dalej, bo tak dużo tam jest rzeczy dobrych. Ja mam prosty kalkulator, bo Sandrunia mnie oczywiście przekonała do rozszerzenia do ekstra i teraz mogę powiedzieć, że co ja ograłem z takich dużych rzeczy? Coś ograłem, ale Director's Cut, ten, jak on się nazywa? Death Stranding. O, to Death też Stranding. Chcę w to zagrać właśnie. No. Za jakieś 300 Director's Cut, a jest. Teraz ograliśmy Mortę jeszcze raz na PS5. To też kosztuje chyba na PS5 trochę więcej, bo około 100 coś. No. Biorąc pod uwagę, że jest to 400 zł, a PS Plus i tak miałem w podstawowej wersji, to już mi się zwraca. No tak, tak. Dwa te tytuły. No. Dojdą te tytuły, chociażby Ghostwire, albo nawet no Immortal Phoenix, Immortals, jak ktoś nie ma. To, no tak. To zagranie w 2 gry duże powoduje, że to ci się zwraca. Widzisz, bo to są takie gierki, które wychodzą i jak wyszedł Immortals, to ja miałem takie, że nie wiem, miałem Cyberpunka, wtedy jeszcze tak średnio grywalnego, ale to mogłem ograć. Miałem jakieś tam jeszcze inne tytuły, już nie pamiętam nawet teraz, ale z tego PS Plus, tej podstawowej kolekcji było parę rzeczy, które chciałem sobie sprawdzić. Sprawdzałem je na bieżąco, więc Immortals mi gdzieś tam przeszedł, nie? A teraz mogę bez skrupułów sobie wziąć i zagrać w niego, bo tak bym go nie kupił. Jakby w sensie to nie jest gra, na którą wydałbym teraz pieniądze. Chyba, że byłaby jakaś super promocja, ale wątpię nawet na to, nie? Po prostu bym w nią nigdy nie zagrał, a mogę sobie sprawdzić. To byś zapytał się mnie, bym ci powiedział, i masz płytkę, że, jakby, no ta, rozumiem. Znaczy mógłbyś wziąć płytkę, ale no. Też jeżeli chodzi o same ogranie, poza ludzie bym ci powiedział, że no, no, to już nie jest taka impreza. No tak, ale wiesz, jakby z własnej ciekawości, no wiesz, ściągnąłem sobie Guardians of the Galaxy. Przeszedłem chyba z 60-80% gry. Przestało mi się chcieć grać, bo Elden Ring wjechał w promocji, więc zacząłem grać w Elden Ringa po prostu. To może przeskoczmy trochę o to, co zjadło większość tego State of Play, czyli około 20 minut, czyli Suicide Squad.
Jakbyś miał to porównać z Guardians of Galaxy, bo ja nie grałem, ale znam kogoś, kto grał i powiedział mi to i owo. A był poprzedni Suicide Squad już był, czy to jest pierwsza gra w ogóle z tej serii? Wydaje mi się, że to jest pierwsza. Bo oni strasznie dużo nie mówili, jakby to była pierwsza rzecz. Pierwsza. Guardians of Galaxy była taką ostatnią pozycją z tego Czekaj, a Guardians of Galaxy to nie jest Marvel? Marvel, no. A to jest DC. Tak, ale chodzi mi jakby, wiesz... Nie. Suicide Squad jest pierwszą i tutaj głośno mówili i długo dlatego, że tutaj grasz antagonistami, ale tak. Świat właściwie protagonistów jest zatruty i tak dalej. No właśnie, to jest straszna głupota. No. Irytuje mnie takie prowadzenie fabuły, że grasz tak, antagonistą, ale grasz na Flasha, który jest... Bo tam był pokazany Flash akurat, tak. Który jest skorumpowany przez coś tam, nie? Nie, no dajcie mi zabić Flasha zwykłego. Ja chcę walczyć z Supermanem, nie? Albo rób źle. No właśnie tak, no ja chcę niszczyć miasto, nie? No bo po to jestem, tak? Teoretycznie oni są wyjęci z więzienia i coś tam... No dobra, a jakbyś miał porównać, okej, mówisz fabularnie, a tak patrzysz na gameplay, ułożenie gry, grałeś w Guardians of Galaxy, to widzisz chociaż ewolucję, bo ja jako tak. Laik z boku to widzę raczej nie. Tu jest trochę zmieniony cały ten system, bo w Guardians of the Galaxy pomimo tego, że masz drużynę 4 osób, to tam grasz jedną osobą tylko. Grasz Strażnikiem Galaktyki i tam wydajesz polecenia ludziom. No. Nie? I oni robią coś tam, jakiś atak, wykonują coś. I to mi się znudziło w pewnym momencie. Tutaj masz przełączanie się pomiędzy ludźmi. Plus jeszcze, nie jestem pewien, czy na 100%, ale jest taka opcja, że jak grasz z kimś koopa, to ktoś tam gra innymi postaciami. Jakby z tobą w rozgrywce, nie? Live. No, tak. Więc to jest trochę inaczej. No ale znowu, czy się nie znudzisz tą rozgrywką, nie? No bo w Guardians of the Galaxy każda osoba ma po tam 4 skilla. Nie? I to nagle i tak używasz dwóch kombosów, a potem jesteś zmuszony używać innych, bo są na cooldownie. Mnie to totalnie nie przekonało i jeżeli miałbym sięgnąć po tą grę, to tylko w jednym przypadku, że ty byś na przykład grał i powiedział, ty dawaj, sięgniemy w kopię. No przykład. I nie. Wtedy sprawdzić, ale tak, żebym sam z eksperymentacją przeznaczył to czas, to raczej... No ale widzisz, będziesz miał PlayStation Extra i to wyjdzie za pół roku, pewnie będzie tam dostępne. Myślisz, że to tak wrzucą? Myślę, że coraz więcej rzeczy jest wsadzanych w abonament bardzo szybko. Spójrz na Stalkera 2, który będzie na Xboxowym abonamencie od razu, na Microsoftowym. Fajnym też zagraniem było w tym State of Play, że od razu, no to pokażemy też gry z marca i pokazali, że będzie Battlefield 2042, Minecraft Dungeons, który się cieszy dużym powodzeniem, i Code Vein. Super zagraniem, mi się podoba w ogóle, jak Japończycy, czy to Sony, czy Nintendo konstruują te swoje prelekcje, chciałem powiedzieć, wideo. Tak, nauczyli się też tego, że jak wychodzi Resident Evil 4, będzie jakaś tam nowa, pokazali ją też, remaster czy tam nowa, to jest demko już do pobrania w sklepie. Tak, i w ogóle sobie później odpaliłem, bo tam musiałem nadrobić pewne rzeczy, bo oglądałem na kanale oryginalnym PlayStation, a wziąłem na PlayStation Polska. Mhm. I ten ziomeczek, którego serdecznie pozdrawiam, nie pamiętam jak się nazywa, omawiał to na końcu to było też w trakcie, ale w trakcie starał się tego nie psuć, nie przerywać. Na końcu fajnie ułożył też to uniwersum. Pytanie, które się pojawiło na czacie, odpowiedział, że które gry z Resident Evil można grać od tej części, w której trzeba grać chronologicznie. To powiedział, że Village, czyli 7 i 8, no to są autonomiczne fabuły, a te to jednak wypadałoby znać, bo w czwórce są bohaterowie z dwójki, a w jedynce z trójki, etc. No, a to jest ta niesamowita japońska szkoła robienia tytułów po prostu. Jak sobie prześledzicie takie większe rzeczy, to tam jest właśnie, zaczyna się od dwójki często, od trójki, idzie do piątki, potem jest jakieś Chronicles, potem jest coś tam, potem jest 8, 26, cofka do 10, także to trzeba rzeczywiście na YouTubie sobie szukać poradników. Humanity, również z opcją VR. Tej gry nie zrozumiałem, bo to jest masa ludzka podążana ze świetlistym pieskiem. Na początku pomyślałem, ktoś zrobił Straya, to teraz ktoś zrobił z pieskiem, a Kinga mówiła nam, że teraz będzie wysyp gierek ze zwierzątkami. No tak. Która się przebiła do zrobienia. No. Sam koncept gry nie do końca wyjaśniony. Tak. I ta paragrafówka. Goodbye Vulcano High. Jak to odbierasz? Bo moim zdaniem to było najświeższe z całej prezentacji, jeżeli chodzi o jakąś taką oryginalność pomysłu. Jest dziwna po prostu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tam trochę masz nie do końca Guitar Hero, ale trochę musisz klikać w rytm rzeczy. Trochę masz, nie wiem, czy to będzie Dating Simulator po prostu. Coś takiego, co na Steamie oczywiście się bardzo dużo klika, no bo masz tam gadki z ludźmi, prowadzisz rozmowy, bla, bla, bla. Śmieszny świat, taki nie dla wszystkich, o tak bym powiedział, bo to mimo wszystko, wiesz, te rysowane rzeczy po japońską kreską są takie, nie do każdego trafiają, nie? Niech pierwszy kamieniem rzuci, kto by się z humanoidalnym ptakom, dinozaurem nie umówił rysowanym w ostrym anime. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie wie, co to jest Bible Black po prostu. Dobrze. Wspominamy. Bo anime wiesz, możemy nie lubić, ale nie klasykę warto znać. Dinozaurowo ten. Czy to tak jak u kury się nazywa? Pióro...
Piropusz? Nie, nie wiem, jak to się nazywa. To pewnie jakoś jak dinozaurów. Coś. I Konziur na czacie właśnie garścił kamieni rzucił YouTube'owym, więc... Nie, jasne. Na pewno, tak. Pabo. Pabo uwierzę. To tak samo, jak jest z sikaniem pod prysznicem. Nikt są dwa typy ludzi. Ja ci, którzy mówią, że sikają, i ci, którzy kłamią. Ja też nigdy nie sikałem pod prysznicem w gladiatorze, póki to nie mnie przyłapali. Tak, no jakby wiesz, no nie ma co się oszukiwać. Humanity, to już mówiliśmy. Goodbye Volcano High, to już się tasowaliśmy. Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections. No właśnie. DBZ, no. I Baldur's Gate, znaczy Naruto, przepraszam. Trójeczka z datą premiery na konsolę ujawnioną 31 sierpnia tegoż roku. I tutaj tylko PS5, co mnie nie dziwi, bo gra będzie wymagała, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ja to zauważyłem, bo oglądałem to na dużym ekranie telewizora i jak Baldur's Gate wchodził do Early Accessa, to wtedy było takie wow graficzne, a teraz przez przesyt tych dopimpowanych gierek to już jest takie okej. Okay. No, plus ja nie wiem... Jak dobrze się steruje padem? W RPG-ach? No. Jak grałem w Divinity Original Sin 2, turówkę w tym samym świecie, to nie jest źle. Okej, okej. Nie jest źle. Naprawdę. No, to nie jest RTS, tam nie musi tego szybko robić, precyzyjnie bardzo. W hack and slash gra się dobrze. W Torchlight grałem na Switchu, na PlayStation, nie pamiętam, też grałem w coś... Nie jest źle. Ja nie wiem, ja nie mogę się cały czas przełamać, żeby Diablo kupić nowe na ten, na konsolę. Ja na pewno kupię na konsolę. Grałbym na PC-cie, ale po przejściu Diablo... dwójki, remaster i trójki, z Sandrunią graliśmy sporo. No musiałbym... Jest wygodne. Musiałbym spróbować zagrać po prostu w trójkę gdzieś tam. Umówmy się, te skille nie są tak zrobione, że ty chcesz celować w czwarty rząd potworów w lewym górnym rogu ekranu. Walisz tam. Wiesz, jaki jest mój problem? Chyba, że da się Spotify odpalić w tle, jak grasz na konsoli? Da się. A, no to problem rozwiązany. Bo jak gram w hack'n'slashe, to wy wiesz, jakie są hack'n'slashe, nie? No nie oszukujmy się, to jest brain dead gierka, więc lubię sobie puścić Spotify w tle albo coś oglądać przy okazji, jak już grinduję. Nie zdziwiłbym się, jak będziesz grał w Diablo i The Office będzie w tle leciało. Zupełnie no tak, jakby 100%, nie? W sensie, no bo jakby nie muszę się ani na The Office za bardzo skupiać, ani na Diablo jakimś tam, nie? Więc... No to rocznik ten sam, co mojej żony mówi sam za siebie, bo kiedyś pobiliśmy rekord ekranów. Ona grała... Graliśmy razem. Ona oddzielnie na PS4, ja na PS5, podejrzewam, że to było Deep Rock Galactic, ale nie jestem pewien, a na laptopie był odpalona jeszcze jakaś gala freakowa, leciał sobie. I jeszcze były do tego piątek wieczór, więc wiecie, co się robi w piątek wieczór. Piątek wieczór. No. I uwaga, niestety była tak mocno poszatkowana, że w końcu trzeba było coś wybrać. Ja jeszcze mówię, że jeszcze szkoda, że nie leci coś na smartfonie, TikToków nie przeglądam. No nie? Tak. Bo byłoby to możliwe. Wayfinder, giereczka, bo cały czas jesteśmy we wczorajszym State of Play, przypominam. To ci powiem, że moją uwagę przykuło najbardziej. No, ale nie podali daty, nie? Jeszcze tego. Nie, miało być demko już teraz, ale sprawdzałem w PS Store, nie ma. To ma być w tym roku. I wygląda trochę jak Torchlight, nawet mocno. To jeszcze bardziej cukierkowe niż Diablo 3. Siekanina trochę jak w Diablo, taka hack and slashowa. I pomyślałem, że to może być ciekawą konkurencją przeciwwagą, szczególnie, że padło słowo exclusive on PlayStation. Dla Diablo przeciwwagą, nie wiem, czy to powiedziałem. Wayfinder? A to nie było dostępne na PC-tach? Nie wiem. Na Steamie? Wydawało mi się, że było na Steamie. Chyba, że jakaś nowa wersja może. I wygląda to nieźle, może to faktycznie byłaby adaptacja. A jest, czekaj, tylko sprawdzę, czy to samo. Czy to samo jest właśnie, bo ja musiałem już sprawdzić sobie teraz na Google, czy dobrze myślę. Wkrótce dostępne. Czyli jeszcze nie jest dostępne. Okej, okay, okej. Okay. Czyli wyjdzie pewnie wszędzie. To dlaczego mówił, że ekskluzywy? Może konsolowe ekskluzywy? No ale jak będzie na PC-cie, to będzie... A, PC i konsole, PS4, PS5, rzeczywiście. O, super. Ale z kolei, ale to Wikipedia też nie ma co tutaj ufać tego, bo platformy pokazuje Xboxy też wszystkie do tego. No nieważne, zobaczymy jak wyjdzie. Rzeczywiście, ja tylko myślę, czy chcesz walczyć w ogóle z Diablo, ale z drugiej strony nie możesz nie robić gier hack and slash, jak Diablo już wyszło, nie? No właśnie. Szczególnie, że, kurde, te Diablo, te wszystkie rzeczy nowe, które wychodzą do Diablo, przychodzą tak bez echa mocno i są takie generic hack and slash rzeczy, że mi trochę szkoda. Bo trailer jakiś teraz przecież niedawno... Właśnie o tym powiemy i właściwie możemy powiedzieć teraz, że Diablo 4 wypuściło intro i
zgodnie stwierdziliśmy tutaj w naszą galaktusową załogą, że szału nie ma, jeżeli chodzi o to intro. I ja zadałem sobie trud i pod rząd obejrzałem te rzeczy, które wyszły. Czyli w kolejności to było tak, announcement na BlizzConie 2019, czyli ten z Lilith, słynny filmik. No on robił robotę. Tak, no. Później był filmik z release date, gdzie ten taki czarny templariusz, czy templariusz, już nie pamiętam, idzie po rozżarzonym węgle i widać, jak ta stopa go stopą przywiera do tego brykietu, który niczym ktoś na majówkę rozgrzał dopiero co. I też robi robotę, no i dostajemy intro. Chronologicznie najwcześniej przed premierą. I to intro jest takie, och ty, no kurczę, no nie jest to ten, to nie jest ta stylistyka, jakość filmów, do której przyzwyczaił nas Blizzard. No. I mógłbyś powiedzieć, no to może olewają cały projekt, ale nie, widzisz te poprzednie filmiki. O co chodzi? Nie wiem, czy chcą mało pokazać, czy... No nie wiem, ciężko mi właśnie się wypowiedzieć, szczególnie, że oni po Diablo Trójce i po Diablo Immortals powinni pokazać, że ta gra będzie dobra, nie? Chyba, że nie znamy statystyk, ale jest już przecież możliwość od dawna w sumie kupienia tego przedpremierowego, a teraz szczególnie, że podali te dwa terminy w marcu, gdzie będziesz miał preotwartą betę. A, masz właśnie, 17-19 marca Early Access i otwarta beta 24-26 marca. Ciekawi mnie, co to znaczy otwarta beta. To ja ci powiem. Musisz mieć gry kupionej? Tak, chyba tak podejrzewam, bo ja już podjąłem wewnętrzną decyzję, tylko jeszcze nie zdążyłem jej sformalizować, że muszę właśnie nabyć, bo to dlatego o kody Igora Frejptam, żeby sobie sprawdzić tą otwartą betę, zamkniętą, przepraszam, czyli od 17 do 19 marca posiekać. Tam będzie dało się nabić do 25 levelu i pierwsza kraina będzie dostępna. Progres oczywiście nie będzie przechodził, ale warto zobaczyć. I mam pewne i pełne obawy do tej gry. Matt powiedział, że on nie wierzy w sukces Diablo 4. Ja uważam, że jestem pełen nadziei, tylko nie chciałbym, żeby nadzieja okazała się płonną, bo pooglądałem też recenzje tych wszystkich youtuberów, którzy mieli dostęp do zamkniętej endgame'owej bety. I wszyscy mówili, że jako gra, jako hack and slash jest dobra. Natomiast jako oczekiwania odnośnie Diablo, że to będzie jakiś tam kolejny wielki krok w samej grze, tej powiedzmy mechanice, niekoniecznie. Musisz ewoluować w jakiś sposób. Fajnie, jak sobie grałeś w Diablo 1 i 2 i one były hack and slashem. Wyszła trójka, zmieniła trochę, ale bardziej pod względem wizualnym, co nie, niż pod względem mechanicznym, no bo to wciąż było to samo praktycznie. Różniło się tam niuansami. Ta czwórka to powinno być, nie wiem co, bo nie znam się na hack and slashach aż tak bardzo i nie wiem, co można byłoby fajnego tam zrobić, żeby to był taki przeskok jakościowy. Bo patrz, ile czasu czekamy na to, tak? Trójka wyszła, nie wiem. Nie chcę przestrzelić, bo te, przez chyba pandemię... 12 lat, nie da... zaraz ci powiem. No, ale to są kosmiczne jakieś, wiesz, daty, nie? I tu powinny się dziać niesamowite fajerwerki. To nie powinien być hack and slash, bo hack and slashem to może być Wayfinder, Torchlight, coś tam jeszcze. Więcej? Ja na studiach nie byłem jeszcze. Nie, no... mamy 2023. 15 maja 2012 roku, czyli 11. No, 11 lat. I wiesz, i masz tyle czasu na zrobienie jednej ze swoich głównych gierek, tak? Tak. Bo masz Warcrafta, którego spieprzyłeś, masz Starcrafta, którego nie robisz, bo nikt w to już nie gra, masz WoWa, który no, napełnia ci kieszenie, no bo to jest WoW i to jest MMO. I dwa dodatki ostatnie były do dupy. Bo Chiny. No tak, no. Wyszły. I wiesz, dwa ostatnie dodatki były do dupy, ten nowy jest spoko, ale nie ma co w nim robić za bardzo. No i powinieneś coś mieć fajnego, coś co, wiesz, pokaże, że jesteś jednak studiem, z którym trzeba się liczyć. Nie tylko przez to, że jest krową ogromną na rynku i się rozpycha, bo ma, wiesz, ogromne marki, tylko że jest dobrą gierką, nie? Path of Exile. Niesamowite skille, które możesz tutaj budować, popierdzielone buildy, nie? Które co wy zrobicie, po drodze. A właśnie w tych recenzjach powtarzało się, na pewno powiemy wam więcej po tej becie, któruś będzie trzeba przetestować, że to nie jest tak skomplikowane, że raczej jest uderzenie w stronę systemu drzewek z Diablo 2, a nie tego skomplikowania jak w Path of Exile. Path of Exile jest przekombinowane, bo i tak grasz w Path of Exile, znajdując wcześniej build, ściągając program zewnętrzny, który nazywa się Path of Fork of Building, Path of Fork, nie pamiętam, kto się nazywa, Path of Build, Path of Builder. I tam masz wszystko podane, co masz robić po kolei, żeby robić te drzewka, no bo tego samemu nie wymyślisz. Więc to jest za bardzo przekombinowane, ale z drugiej strony coś próbowali zrobić, nie? To ci daje ten motyw, że grasz łucznikiem i możesz sobie grać różnymi, no nie? Masz trapy, nie trapy, buildy, niby jedna postać, ale cała masa buildów tutaj się trapy, dzieje. Trapy, dripy. No, tak. Wiadomo. Rapy, drille. Żeby nie było, że mówimy tylko o PlayStation, to powiemy wam o Xboxie i co się okazało, co powiedział Microsoft, a właściwie konkretnie Brad Smith z tejże firmy, który
zeznawał i przedstawiał dane przed Komisją Europejską podczas niejawnego przesłuchania odnośnie blokowania fuzji z Activision Blizzard. Sony jest władcą rynku. I tym podpierali się, że to nie jest monopol, że praktyki antymonopolistyczne nie powinny mieć tutaj racji bytu, ponieważ kontroluje Sony z PlayStation 70% odbiorców, a Xbox tylko 30%. Natomiast w Europie jest jeszcze weselej, bo jest to 80-20% na korzyść Sony, a w Japonii nawet 90%. Japonia mnie nie dziwi, Europa niespecjalnie mnie też dziwi. Aż Stany, jakby myślałem, że nadganiają Xboxami bardzo mocno. Tutaj widzisz, pan brat podpiera się danymi, że niekoniecznie i że nie to będzie monopol. Natomiast narracja, którą budują w przekazach wszelkich PR-owych, marketingowych jest taki: zobaczcie, mamy Xbox Game Pass, możecie grać na Xboxach, możecie grać na PC-cie, możecie grać nawet w chmurze. No. I teraz tacy jesteśmy monopoliści, tu jeszcze chcemy kupić inne rzeczy. No nie, jesteśmy biedną, małą firmą na szarym końcu rynku konsolowego. Tak. A nie wiem, czy widziałeś, jak tutaj natarcie Olgi Tokarczuk wygląda na rynek gamingowy. Nie. O kurczę. No to już wymieniona nasza noblistka została akcjonariuszką Sandoga, polskiego startupu odpowiedzialnego za stworzenie gry Ibru, inspirowanej książki pisarką Anna In w Grobowcach Świata. I co mnie najbardziej rozbawiło, a jeszcze pewnie bardziej inwestorów, ten startup. Czas rozgrywki zadeklarowany ma wynosić około 16 godzin, a na grę potrzebuje 10 milionów złotych. Ja mogę zrobić taką grę za 10 milionów złotych. Mogę też napisać książkę za 10 milionów złotych. Bardzo przekonujące. Nie wiem, czy pamiętasz, bo byłeś jeszcze wtedy młody i jeszcze wąs nie rosł. Nie czytałem Olgi Tokarczuk. Czyli w czasach PlayStation 4 wyszła gra Order 1886. I tam czas gry to był taki max do 20 godzin. No. Jak na możliwości tamte technologiczne, gra była bardzo piękna, ale mogłeś dosłownie, jeżeli grałeś dosyć szybko, pożyczyć grę na jeden wieczór i ją przejść, a jeżeli wolniej, to na weekend w zupełności. No i znaczy, teraz... nie mówimy o tym, że to jest złe, bo są gry, które są fajne i są małe, ale to są indyki, za które nie płacisz 10 milionów złotych. Ale jak widzę, że gra ma, gameplay ma wynosić 16 godzin, no, i gra ma kosztować 10 baniek, to no nie to muszę być to jest problem. Mistrzem relacji inwestorskich, żeby coś mi nie grało. Nawet z punktu widzenia gracza mogę nie chcieć za bardzo tego odbierać. Chyba że, przepraszam, będzie to naprawdę jakieś dzieło sztuki, albo będzie coś groundbreaking, czego nie doświadczyliśmy na State of Play. Bo jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Mi na przykład te State of Play nie wzbudziło żadnego uczucia rewolucji. No nie było tam nic innowacyjnego, niebezpiecznego, czegokolwiek. Ucieszył mnie PSVR, że spoko, fajne jakieś tam rzeczy się dzieją i to jest takie opad szczeny jeszcze bez kasku na głowie. No. Miła niespodzianka, wiem dlaczego to zrobili, ale w klasycznych, dużych, tłustych, za ogromne budżety, pewnie powyżej 10 milionów, a może nie gry, no to tak, meh. Wiesz co było ryzykowne bardzo? Wstawianie, jak tam podczas Suicide Squad była tam gadka i mówił deweloper, czy tam szef studia, nie pamiętam, i miał taki wielki napis Rocksteady, nie? Na tym i zesłaniał R. I wyglądało, jakby było napisane Cocksteady. I nikt tego nie sprawdził wcześniej. To mnie rozbawiło niesamowicie. I cały Twitch to oczywiście Cock. Ale ty sprawdziłeś, czy był steady? Mój nie był, bo byłem na spacerze w 0 stopni. Minus 1 wtedy, wiesz. Bez przesady. Psu nie sprawdzałeś z wiadomych powodów. Bo nie ma. No właśnie. No tak. Więc nie było. No. Jak nie było na spacerze, to nie było nigdzie. I to najlepiej podsumowuje, jak wyglądało State of Play wczorajsze. Mm-hmm. Jak założymy kask VR, to powiem wam więcej. Mariusz mi obiecał w tym tygodniu, że będzie. Będziemy razem oglądali. Będzie, ani nie było. Dla jeszcze lepszych efektów można no hands będzie zrobić. Z kolegą. Wierzę głęboko, że wytłumaczysz mi jak. I pomyślam się, że chodzi o holenderskiego sternika. Tak. Okej. Okay. Myślę, że to zadziała. No. I wtedy się nie liczy, nie? Patrz, że nawet nie myślimy o tym, żeby zabrać do domu i z żoną przetestować. Przyjaźń taka. Czekaj, kiedy wyjazd? Wyjazdowa właśnie. No. I tak sobie porozmawialiśmy, wszyscy już wiedzą, do czego jest VR, do czego było State of Play. Tak samo jak jeszcze jest inna firma, co wydaje zabawki Play. Ta na D. Tak. Nie powiem, bo to reklama, ale my nic jeszcze nie mamy z tego. Mm-hmm. A bardzo byśmy chcieli. Wracając do Olgi Tokarczuk. Beczkę lubrykantu. Z naciskiem na beczkę. Tak, no. Beczki mamy jak coś, tak, można cysternę po prostu postawić. Zapraszamy. Będziecie jechać tutaj, rozlewać to tak na Hurtową, proszę zajechać. No. Paweł otworzy bramę wjazdową.
Jeżeli gra będzie na poziomie Nobla, to może te 16 godzin będzie. A to będzie RPG. Co to jest RPG 16-godzinny? No właśnie chciałem porównać Cyberpunka. Przypuszczam, że no. Bo tam save pokazuje chyba, ile masz gameplayu nabite. No. Jak się w Cyberpunku. No. To ja już mam pewnie z 30 godzin. No. I nie będę cię pytał, bo zaraz nawet nieświadomie mi coś przyspoilujesz. Myślę, że nie jestem w połowie fabuły. Ja też tak myślę. A tutaj 16 godzin. To najlepiej po Silverhandzie sprawdzać tak naprawdę, gdzie się jest, bo to jest taka rzecz, która idzie do przodu Johnny cały czas. Silverhand. Tak, no. A, no tak, faktycznie. To 30%. No i pokazuję na tym prawym. No co masz. No. Ale że na Halloween się nie przebrałeś? Tylko, że jeszcze nie widziałeś, czy gra jest dobra. No właśnie, jeszcze nie grałem. W następnym będzie. Zaraz okay. Będę mógł się przebrać, bo jeszcze... A w tym roku co ja robię na Halloween? Nie pamiętam nawet. Pewnie grałeś imprezę. Możliwe. Ale nie pamiętam. W tym roku będzie można zrobić. Gołkowski i Cyberpunk ufundowane na GameFundzie oraz Slavic Punk na PC-cie. Niedługo. Nie pamiętam, mieliśmy chyba powiedzieć o tym w zeszłym tygodniu, ale nie wspomnieliśmy. I tutaj jest o wiele lepiej niż podejrzewam u Olgi Tokarczuk. Mi się bardzo książki Michała podobają, pozdrawiam. Wiesz, że wyszły nowe, nie? Dwie nawet. Musiałem zapytać, bo nie orientowałem się w chronologii, jak to działa, bo zapytałem tak, że autor wiedział, Michał wiedział, o co chodzi, bo mówię, no nie chcę zespoilować, bo może kiedyś przeczytać. Tak, ja mam nadzieję, że przeczytam. To warto przeczytać i ja go zapytam o jedną charakterystyczną rzecz, myślałem, że tu już dalej fabuły nie ma, to mi powiedział, co jest następne i już wiem, co dalej czytać. Polecam audiobooki, bo genialnego voice aktora do tego wziął, który nie ma tam żadnych wodotrysków typu 10 aktorów i efekty dźwiękowe, tak jak w Lemie, którego czytałem, ale jeden aktor robi robotę za cały teatr. A na koniu jeżdżą? Czukowskim? Tak. To on robi takie efekty nie jak Monty Python, tylko robi to głosowo. No. Czyli jak w rejsie. No. Kaczka. Ja! Chodziło nam właśnie o to. Wracając. Gołkowski i Cyberpunk ufundowany na GameFoundzie, a Slavic Punk wkrótce na Steamie i Inside News. Też są planowane rzeczy na inne platformy, na konsole, tylko nie wiadomo kiedy, bo na to będzie potrzeba czasu. To jest tactical shooter, nie? Ten... To jest właśnie fajna rzecz, bo popatrz, wychodzi Diablo, jest Cyberpunk cały czas na fali, bo poprawiony. Ta giereczka, o której mówiliśmy wcześniej, czyli Wayfinder, ale to ciężko porównać. Natomiast tutaj Michał i zespół jego Red Square Games też żywią taką samą miłość do Fallouta 1 i 2 jak ja. Przepraszam, bo to raz kojarzyłem z nazwą. No. No tak. I jest to izometryczny taki shooter. Nieturowy. W czasie rzeczywistym. Okay. Czyli będzie tak w świecie wschodniego cyberpunka. Tak te stare takie chodzenia komandosami, strzelanie gdzieś tam. Tak? To od góry widzisz i chodzisz i strzelasz? Była jedna gra, jak się nazywa? O Jezu. Pierwsza gra z PS4. Ten shooter... Na PlayStation było to już FPS-em, a na Switchu było właśnie w rzucie izometrycznym, super się grało. Jak ta gra? Czemu ja to zawsze mylę z Helldivers? No nie przypomnę sobie. No i ja sobie nie przypomnę, bo nie wiem, o czym mówisz. Znane, duża IP. No to... Nieważne. W każdym razie w Slavic Punku będzie można sobie siekać z góry, strzelać w takim klimacie cyberpunkowym od góry, a Cyberpunk miał nazbierać 10 tysięcy euro i nazbierał na GameFoundzie. No. Jest to podręcznik RPG. Tak. Czyli nowy system. Fajne. Super sprawa. Kurczę, bo... to może być rzecz, w którą może zagramy w końcu. Byłem w RPG-ach, chciał zagrać, ale wszystkie systemy są dla mnie za duże. Próbowałem zrobić Forgotten Realms ostatnio, to żeby się odnaleźć w tym wszystkim, to... Czekaj. 24 lutego... No. Z jakiejś tak, podejrzewam, 5 to był lutego, może 7, obiecałeś mi, że w Back 4 Blood pogramy. Ale ja nie grałem w ogóle w Back 4 Blood. Ja też. No właśnie. Ale ja nie grałem, bo nie grałem z tobą. A później zacząłem grać w Cyberpunka i już, wiesz, nie odpalam nic innego. No właśnie, bo ta gra nie jest też tak dobra, żeby w nią, żeby nie grać w coś fajnego, żeby grać w nią. Ja chciałem pograć tylko później, dlatego, żeby zagrać z tobą. Żeby spróbować jakby. Tak, żeby zobaczyć, jak to idzie w jakimś sensownym koopie, a nie z randomami. No, pytanie, czy to w ogóle warto sobie czas marnować z tyle gierek do grania. Tak mało czasu z abonamentem. A to też z abonamentu. No. I też a propos właśnie gier w stylu tych walenia do hord kosmitów i różnych takich, chociażby jak w Back 4 Blood, do hord zombiaków. Nie jestem pewien, czy troszeczkę nie musztarda po obiedzie, bo to gra, na którą czekałem, a nie dostałem, a teraz nie czekam, a dostaję. I jeszcze w tym roku powinniśmy zobaczyć Starship Troopers Extermination.
na koncepcie ze Starship Troopers, czyli przetłumaczony dosłownie po polsku Żołnierze Kosmosu, nawet dobrze przetłumaczonym, gier było opartych sporo. Chociażby Helldivers, które było właśnie izometryczne strzelanką, w którą grało się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Slavic Punk to poprawi, jeszcze pójdzie level wyżej. I teraz wjeżdża FPS. Też kooperacja. Z tą różnicą, że nawet do 12 graczy i tylko 3 klasy. Moim zdaniem trochę mało, bo zrobiłbym tego więcej, większej modyfikowalności. I to, co rewolucyjne, że można budować jakieś bramy, przeszkody, fortyfikować w czasie rzeczywistym. Kurde, pytanie, jak szybko znajdziesz 12 ludzi, którzy w miarę będą wiedzieli, co się dzieje, żeby gdzieś tam grać? No bo właśnie. To jest ciężka sprawa w dzisiejszych czasach, nie oszukujmy się. To jest kolejny temat, bo w Back 4 Blood, jak grałem z randomami, to jakość gry była naprawdę randomowa. Jak trafiłeś na ludzi, którzy kumali, cię podnosili, coś robili, było okej. I można było przejść całą nitkę, czyli ileś tam scenariuszy do końca. A jeżeli nie, to fail przychodził stosunkowo szybko, a to były dwa podstawowe poziomy, tam basic i jakiś tam weteran. A to wygląda jak gra, w którą jednak trzeba mieć trochę koordynacji. Tak. Starship Troopers. Ale kurde, za chwilę też wychodzą te Warhammery nowe, first person. 40 tysięcy przecież. No tak. Już pomijam fakt, że jest Darksiders, to się nazywa. Już jest, a mają być jeszcze jakieś 40 te. Dark Tide. Już jest, a mają być 40 jeszcze jakieś tam. A wygląda to dosłownie jak 40. Ja nie wróżę tutaj ogromnego sukcesu temu tytułowi. Ja może się zdziwimy. Ale inny tytuł, który z przyczyn wiadomych i rocznicy równo rok te przyczyny są wiadome. Atomic Heart. Czyli rosyjski Bioshock, na dzień dobry, dostępny w Game Passie. To jest, śmieję się po cichu w głosie, bo Microsoft i jego genialne ruchy. No. I dawać grę studia, jak to studio się nazywa? Moonfish. I ukraińskie Ministerstwo Cyfryzacji poprosiło wprost Sony, Valve i Microsoft o usunięcie gry ze sklepów, ponieważ w bardzo prosty sposób wskazano, że pieniądze te studio otrzymywało od Gazpromu. Tak, no jest tam... A drugi wątek, że jeszcze ponoć dane z tej gry są zbierane i przekazywane gdzieś tam rosyjskiemu Ministerstwu Cyfryzacji. A tak płaczemy na Chińczyków, że to robią, a przed chwilą była drama z Harrym Potterem, żeby nie kupować, bo coś tam, nie? A teraz wychodzi gierka robiona przez ruskich i nagle można. Z bólem stwierdzam po obejrzeniu trailerów i pomysłu na grę, że koncept jest bardzo dobry. Natomiast jeżeli mam decydować swoim portfelem... Nie jest aż tak dobry, żebym, właśnie chciał wysyłać pieniądze tam za granicę akurat. Nawet jeżeli... inaczej. Wolę sobie Stalkera wykupić, który za chwilę wychodzi. Tak. Gdyby te studio jeszcze nie było jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. A tak po prostu nie chcę i nie będę tego robił, bo po co mam wspierać swoim portfelem studio, które nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi robi. Tak. Poczekam. Powinno jebać Putina, kiedyś. Nie jebie Putina. Nie wiem. No. A wyjdzie też, miejmy nadzieję, w tym roku Niezwyciężony, czyli gra na podstawie Lema, co może dać, to może być coś ciekawego. No. To naprawdę, dokładnie, po tym, co graliśmy w Poznaniu na PGA, pokazywało, że gra jest... duża rzecz się robi. Ciekawy koncept, warto wspomnieć, że była premiera, mam nadzieję, że póki nie zakończy się ta patowa sytuacja... Trzydniowej operacji specjalnej. Tak, to nie będziemy do tego sięgać. Co dalej z ciekawych Mighty rzeczy? Doom. Mighty Doom. To jest ciekawe, bo to jest taki mini, switaśny Doomik, bym powiedział. Mieliśmy remaster, rework, a nawet VR Doom, więc nadszedł czas na mniejszego tici brata, czyli wersję mobilną w uroczej zabawkowej stylistyce. Na początku myślałem, że to gra, w której leci się i strzela myśliwcem do przodu, bo mniej więcej tak samo jest kombat zbudowany, że idziesz i siekasz tych przeciwników do przodu, ale można się cofnąć. To jest gierka zrobiona na takim patencie, który jest w innej grze, Archero to się chyba nazywa, Archer.io, już nie pamiętam teraz. Ja spędziłem trochę czasu, szczególnie na wyjazdach, jak jeździliśmy kiedyś. To, co im pokazałeś w pociągu? Nie, Vampire Survivor. No. Ale coś innego jeszcze, to wcześniej w to grałem. I to jest taki patent, że sobie chodzisz po mapie, twoja postać, no dobra, podobny bardzo patent. Automatycznie strzela, ty tam wybierasz power-upy tylko i ustawiasz jej bronię. I myślę, że to będzie coś podobnego, to jest dobra rzecz na dwójeczkę. To jest dobra rzecz, jak gdzieś tam jedziesz, żeby sobie odpalić, pograć chwilę, wyłączyć, zapomnieć, potem sobie przypomnieć, pograć znowu. A to jest niesamowite, bo tak, pokazałeś mi tą grę Vampire Survivors, porozmawialiśmy o tym
3 minuty. Mój content reklamowy jest bogaty w gry z racji tego, że dużo tego klikamy, robimy, pracujemy przy tym. I porozmawialiśmy o tym dosłownie 3 minuty w pociągu i zobacz, w jak krótkim czasie dopadła mnie reklama klona tej gry. Tak. No to jest, wiesz, niesamowite, tak. Nie wiem, czy widziałeś trailer The Mage Seeker, A League of Legends Story. Nie, właśnie nie klikałem tego. To są twórcy Moonlightera, czyli studio Digital Sun. Yes. Mm. Tym razem tworzył 2D pixel art action RPG w świecie oczywiście LoL'a. I kurczę, ci powiem, że fajnie to wygląda. No, o tyle jak w LoL'u mam za duże tyły, żeby z wami grać. Mm. Może kiedyś nadrobię, no, ale przy deficycie czasu to może być ciężko, bałtyckie. No. Szczególnie, że głupio na LoL'a marnować czas. No to nie jest gra, można na Cyberpunka nie marnować. No ale to nie jest, nie wydaje mi się, żeby to była gra, której warto się uczyć, szczególnie, że gramy Aramę, a Aramę można grać bez potrafienia czegokolwiek, no, jak ja na przykład. Właśnie, no. Ładna grafika, bardzo jest w tym Mage Seekerze. Mi się podoba, mam nadzieję, że byłoby to na przykład na Switcha dostępne, wtedy można się cieszyć tym gdzieś w podróży. Albo na telefonie. I rzecz, która się przewijała przez ostatni rok, bo dużo graliśmy, a now it's official, od zera do publishera, czyli jak robiąc porządne i utrzymujące się na wysokim poziomie Deep Rock Galactic, cały czas, teraz znowu jest w promce w PS Store, więc zakładam, że będzie znowu dopływ graczy, można stać się publisherem, czyli Ghost Ship Publishing, co wydadzą, dowiemy się, 2 marca. Czyli niedługo. Tak, bo wcześniej wydawali tę grę, czyli Deep Rock Galactic, wydali pod Coffee Stain Studios, coś takiego. Coffee Stain Publishing, sorry. A tutaj tytuł. Civka 7 jest oficjalnie tworzona. Jeżeli jesteście fanami tej serii i widzicie różnicę między nimi, bo ja nie widzę, to pewnie jest rzecz, która was zainteresuje. Mam nadzieję, że będzie lepiej zrobiony marketing niż Settlersów, które wyszły niedawno. Co? No to... Co mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Przyszedł Mariusz i zapytał mnie, czy słyszałeś, czy grałem w Settlersów. Oczywiście, no w jedynkę, w dwójkę, głównie w dwójkę, ale jeszcze w jedynkę też. I która część najbardziej się podoba? Dwójka. A wiesz, że jest nowa, wyszła w tym tygodniu, myślę... No freaking way. Nic nie słyszałem. Niesamowicie skopany potencjał marketingowy. Jestem ciekaw. To jest Ubisoft. To nie jest wydawca indykowy, nie? To jest Ubisoft. Co najciekawsze, Cywilizacja 7 i Hiroshi 7 chyba też jest. Jestem ciekaw, w których części będzie więcej. A, no tak. Nie? Hiroshi wychodzą w ogóle cały czas? Nie wiem, 7 chyba była. Okay. 7 albo 6 ostatnia. To ciężko też się połapać. Trochę 7. Powiedz mi, czy będziesz korzystał z płatnego Facebooka? Tak, bo teraz już tak dużo korzystam z tego Facebooka ogólnie, że nie będę, ale no Marek pozazdrościł Elonowi i też chce mieć płatne ptaszki, więc będzie pobierał za ptaszka $12 miesięcznie. A jak masz iOSa, to 14, 15. Dlaczego? To jest geniusz jakiś biznesu. Tak? Najpierw wciska tą metę, która sama siebie upokarza w pewnym sensie, no. A teraz jeszcze idzie tropem najgenialniejszego filantropa ludzkości, Elon Muska. Ja myślę, że on zadzwonił, po prostu do niego powiedział: Elon, co ja mam zrobić z tym Facebookiem, bo ja go chcę wyrzucić po prostu. Weź ptaszka, walnij. Walnij ptaszka, wywal połowę ludzi na rynku. Jest masa durnych ludzi, którzy kupi ten znaczek zweryfikowany, żeby pokazywać, że jest kimś tam. Po prostu. Ja sam siebie zweryfikuję. W lustrze? No. Nie będę płacił za używanie Facebooka. Ja jakby po co mam to robić, nie? No właśnie. Ale to jest ciekawa rzecz, bo jeżeli to jest tak, że płacisz te $12 i nie masz reklam, to z drugiej strony może dużo... No bo nie wiem, jak tam to będzie. Tam nie było chyba mowy w reklamach, to chodziło tylko po prostu... A, po prostu masz ptaszka. Tak. No, super. I będą takie niesamowite algorytmy, jak teraz na Twitterze, że jeżeli... Bo na Twitterze masz zakładki dwie. Obserwowanie i dla ciebie. I te dla ciebie to są głównie posty Elon Muska, nawet jeżeli go nie obserwujesz. A dla ciebie to jest to, co miałeś kiedyś, nie? Więc zakładam, że może to będzie to samo. Jak kupisz sobie ptaszka, to będziesz wyskakiwał randomowym ludziom z tym ptaszkiem swoim na wierzchu. Czytam artykuł o Spidersweb, czy social media nie staną się ściekiem korporacyjno-politycznym przez takie rzeczy. Są od dawna już jakby, ale nie ma innego wyboru. W sensie nie ma alternatywy dobrej dla nich. Chodziło, no tak, Discord jest troszeczkę taką alternatywą, bo są tematyczne kanały, czyli powrót do IRC-a. Ale z drugiej strony daje ci takiej masowości social media, jak udawały te platformy. Powiem ci, my się trochę chyba przyzwyczailiśmy do tego, że są jednak ludzie, którzy są bardziej się wypluwają z treści, którym chce się robić ekshibicjonizm w internecie, czyli ci influencerzy i ogólnie ludzie, którzy dużo piszą, a część ludzi po prostu lubi sobie przeglądać te rzeczy i czytać to, co inni mają do powiedzenia. A Discord jest taki, że tam trzeba mimo wszystko brać aktywną, wiesz, tam się rozmawia bardziej, nie, niż robić coś tam. No, jestem wychowany na IRC-u, więc... No tak, jakby, no...
Nie wiem, czy wiesz, bo tak smucisz się tą fabułą Harry'ego Pottera, że nie możesz dostać te całości, to ploteczki z serwisu Giant Freaking Robot powołują się na swoje źródła super pewne i donoszą nam, że HBO Max pracuje nad serialem Hogwarts Legacy. Nie dziwi mnie to zupełnie, że będzie taki serial. Co więcej, mam nadzieję, że w końcu książka jakoś powstanie o Harrym Potterze. Ile nie? można gry robić. No. Właśnie, jakieś książki trzeba już, to ktoś napisał, nie? No, Harry Potter to jest taki, wiesz, no-brainer, nie? Jakbyś, masz zrobiony świat. Masz mocno napisany świat. Jedyne, z czym się będziesz musiał walczyć, to gówno burza na Twitterze. Przez pierwszy tydzień, a potem wszyscy zapomną. No, czegokolwiek z Harrym Potterem, bo to zawsze będzie z J.K. Rowling łączone. I serial God of War od Amazon Prime, jednak tylko w nowym, ostatnim nordyckim settingu, co moim zdaniem to jest ból Anusa albo Kratosa, bo jednak God of War to wszystkie części, starożytna Grecja, wiesz, morduje tych bogów, tam Zeusem się tłucze, różne rzeczy. No, są. Ciekawe, ile będzie introspekcji. Retrospekcji do to tego... To z żelem tym, no. Introwertyk. No tak. Lubię tylko z żelem. Ciekawi mnie właśnie, ile będzie retrospekcji do tych czasów greckich, no bo tam teoretycznie nawet w tej nowej grze oni wspominali o tym, a w serialu można to rozwinąć trochę bardziej. Proszę cię. No więc nie. W nowej grze to jest tylko jak rozmawiam z Mimirem. No to o tym, o to mi chodzi. Retrospekcji tam... Tak, dlatego mam nadzieję, promil. Że to, wiesz, może być bardziej rozwinięte, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, pytanie, czy 80% ludzi nie kojarzy Kratosa jako typa, który chodzi po nordyckim lesie, teraz, nie? Właśnie, teraz to bardzo możliwe. Czy oni w ogóle, wiesz, się nie zdziwią, powiedzą, co to za herezje, gdzie, z Grecji antycznej? Dawid na czacie, przepraszam, napisał, że z tym serialem Hogwarts najpewniej fałszywa plota, a Bartek napisał, że czeka niecierpliwie na Sex Education Hogwarts Edition. Ja też, bo lubię dwa te seriale, więc... Znaczy, settingi. Połączone. Tak. To możesz sobie Amurath poczekać, która jest taka biedna, musiała wziąć rozwód, bo mąż ją seksualizował w kontencie, a teraz szuka sama na swoim Twitterze ludzi, zdolnych rysowników do narysowania jej w grze anime dla dorosłych. To jest jakiś tam krok kolejny, który, wiesz, pani bizneswoman podejmuje. No jakby po tym wszystkim ona mogłaby spokojnie przestać robić OnlyFansa i streamy w basenie, bo jest zabezpieczona finansowo. Ona, jeżeli będzie miała, to wszystkie jej dzieci i wnuki, prawnuki, bo tam milionów natrzepało na tym OnlyFansie. Widzisz, ja jako umiarkowany idealista i dyskretny utopista żyłem nadzieją, że Twitch będzie platformą nawet dla tych hejterskich graczy, dla tych zrównoważonych, dla takich miłośników narracji i gdzieś singla, gdzie też po dużej części jestem ja. A to się skończyło na baseniarach i laskach, które okłamują i płaczą do kamery w plastikowych uczuciach, że mąż seksualizował, musiałem to sprzedawać, bierze rozwód, później się tłumaczy, no przecież muszę utrzymać cały zespół, a teraz rysowane anime. No, to jest, wiesz, takie gadanie głupot. Tak, a my wam powiemy szczerą prawdę za tydzień i w międzyczasie jeszcze na TikToku sobie obejrzycie, odwiedzajcie nas codziennie na tych social media. Życzymy wam udanego, słonecznego, letniego weekendu. Cześć! Cześć.